Siemano moi drodzy, dzisiaj taki temat. Majster będzie przerabiał napęd mechaniczny headeru standardowy w kombajnie Bison na przekładnię hydro. Słowem wyjaśnienia, dlaczego to robię. Ogólnie zawsze mi się to hydro podobało. Zawsze generalnie to chciałem mieć i stwierdziłem, że jak tylko mi się popsuje ten napęd mechaniczny, to zakładam hydrostata. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Nie mówię, że to jest, że tak powiem, lepsze czy gorsze. Mi jakoś zawsze miałem marzenie, żeby sobie to założyć i teraz chciałbym je zrealizować. Z tego względu, że tak, już na ostatnich metrach koszenia soi, nie mówię, że padła całkiem, ale od jakiegoś czasu ta przekładnia po prostu zaczęła tak świrować. Nie wiem, o co to chodzi, nie badałem tematu. Kiedyś sobie wszedłem na OLX-a, tak nawet z ciekawości, żeby zobaczyć, ile to tam kosztuje, ile co. No i cyk, fuch, pokazała się taka oto przekładnia. Moim oczom się ukazała. Generalnie jedyną jej zaletą było to, że była blisko. Więcej zalet nie miała. Wyglądała no, tragicznie, ona była cała zalana olejem. Tutaj widzicie, to jest wszystko wysmarkane. Ale tak, tak jak mówię, była blisko, była w miarę kompletna, dlatego zdecydowałem, że sobie ją po prostu kupię. Przy okazji pozdrawiam mojego widza. Się okazało, że właśnie sprzedający też jest moim widzem. Także pozdrawiam. Tak jak mówię, stan techniczny był mi jej znany, także nic mnie tutaj za bardzo teraz, wiecie, nie dziwi. Aczkolwiek no, będę się starał ją jakoś tutaj przywrócić do, że tak powiem, stanu funkcjonalności. To znaczy z funkcjonalności. Generalnie właściciel mówił, że tu są tylko te łożyska wywalone, co zresztą widać. Jedno i tutaj jest zapewne drugie łożysko. Te łożyska są do wymiany. A poza tym ta przekładnia miała funkcjonować. Więc kompletna jest, bo widać te zęby są wszystkie, że tak powiem, nic tam nie wyszczerbane. Nic nie tego, także jak tylko ten hydromotor będzie się kręcił, to ta przekładnia powinna funkcjonować. Co tam jeszcze? Ogólnie tak. Wymyłem ją sobie dzisiaj. Także w miarę jest to domyte. Teraz postanowiłem jeszcze tak pod koniec dnia właśnie się tym, że tak powiem, dopiąć ten temat, powycierać ją i wyjmę sobie te łożyska, żeby zobaczyć, jaki tu jest ogólnie numery tych łożysk. I co jeszcze? No przekładnia jest fajna, bo jest razem z tym całym zaworem regulacyjnym, także jest w miarę to wszystko kompletne. Do całego zestawu brakuje mi jeszcze pompy zespolonej, podwójnej. No dobra, przekładnia rozbebeszona do cna, także tak to wygląda. O, tragedii nie ma. I co? To było łożyska, faktycznie to było rzeźnia. Ogólnie to na hydromotorze nawet, zobaczcie, było pęknięte na pół. Także jak to chodziło, to ciekawie musiało to wyglądać. Dobra moi drodzy, aktualizacja tematu: napęd hydrostatyczny motowideł w Bisonie. I tak, ogrodnik zamówił pompę hydrauliczną, tą zespoloną a la Bison Gigant. No i zobaczymy, co nam to przyszło. Na razie wióry. Dobra, taką pompę kupiłem. Miałem na początku, patrzyłem za używkami od tych BS-ów gigantów, ale tak, cenione było za te używki 800 zł. No, wiecie, no, ciężko stwierdzić, czy te pompy były dobre, czy nie, bo to wiecie, po demontażu, także nikt tam tego nie weryfikuje. Także stwierdziłem, że jak mam płacić 800 zł za pompę generalnie niewiadomego pochodzenia, no to już wolę tam dołożyć. Tu wyszło 1500 chyba nie przekroczyła kwotowo ta pompa.
Zmieściliśmy się w 1500 zł. Także jeszcze nie jest chyba tragedią, nie? Siemano, powrócił temat pumpy i napędu motowidła. Ogólnie tak, zamówiłem sobie, doszły mi graty. Zamówiłem sobie tak, filtr o przepływie chyba 70 litrów na minutę, także powinien spokojnie zaspokoić przepływ, który daje ta pompa. Następnie co? Taki zawór przelewowy, on ma zakres wartości od 10 do 50 bar. On będzie służył do tego, żeby po prostu część oleju powrotnego, albo inaczej, żeby nadwyżka oleju powrotnego kierowana była do, prosto do zbiornika, a część powyżej ustalonego tam ciśnienia będzie kierowana na hydromotor, na silnik hydrauliczny do napędu tego kosza obrotowego czyszczącego i po wykonaniu pracy obrotowej przez ten silnik będzie kierowany na chłodnicę oleju i później z powrotem na powrót, tak żeby po prostu już ostatnim elementem przepływu była chłodnica i z powrotem do zbiornika, żeby ten olej trafiał. Tak to sobie wykombinowałem. Nie wiem, czy to zadziała, czy nie. Zobaczymy. Dobra, muszę odebrać telefon i zaraz się widzimy. Dobra, dostęp już zrobiony. Otworzyłem sobie rurę i zdjąłem osłonę, żeby tutaj był jakiś tam w miarę przyzwoity dostęp. No i tak myślę, jakby to zrobić, żeby to zrobić, a się nie orobić. Dobra, teraz zobaczcie na patencik ogrodniczy na spuszczanie oleju. Trochę jest średnica węża słaba i to tak leci nie za bogato, ale świetny patent. Oczywiście, no patent. To jest odgapione tam do jakichś takich bardziej cywilizowanych konstrukcji, żeby wiecie, nie trzeba było tam odkręcać, bo tam oryginalnie był korek, no w miejscu wkręcenia tego węża był korek, no i trzeba było celować tutaj z bańkami, żeby to spuścić. Dobra, moi drodzy, układ hydrauliczny rozebrany, olej spuszczony. Tak, te węże wszystkie sobie wyprałem, ten filtr właśnie nie pokazywałem wam jeszcze, bo sobie kupiłem też powrotny od starego typu Bizona. To jest ten rekordowski, tutaj patent ogrodnika na cieknący olej, ale to chyba wyleci. Dobra, słuchajcie, przezbrajam te pompy. No i wygląda na to, że tak powiem organoleptycznie powinno być to samo. No ta jest troszeczkę, bym powiedział, korpus ma większy, nie wiadomo jak te wirniki tam są skonstruowane. No, ale tutaj na mocowania wszystko pasuje. Dobra, jedyną modyfikacją, którą sobie tutaj uczynię, dam sobie tutaj te śruby dłuższe, bo tak, ten korpus pompy jest troszeczkę grubszy i widzę, że ona tutaj tak jeszcze dobre 2 mm mogłaby być dłuższa. Dobra, także tak, napięty okres teraz jest ogrodniczy, ale co, mam chwilę czasu, także sobie podziałamy. Spawałem sobie wczoraj te, że tak powiem, te przyłącza, także to pójdzie pod pompę, pod tą sekcję, tą drugą pompę. Tutaj pójdzie nam elegancko jako powrót. To sobie zrobimy na teflonie. No i co? Zacząłem rozszyfrowywać ten zawór. Wygląda na to, że tak. Tu mamy P, czyli power. Tu jest R, czyli return. Czyli de facto pod powrót do zbiornika. Tutaj wydaje mi się, że to jest przyłącze pod manometr. Zresztą spróbujemy później wkręcić, może się tu uda wkręcić, tak żeby to, że tak powiem, wytestować, bo tutaj też jest jakiś zawór. Nie wiem, na jakiej zasadzie on tam działa, bo tak wygląda, że na pełnym otwarciu, czyli idzie stąd z powera na to wyjście, czyli tak jakby na silnik szło, a jak zamkniemy, to tak jak gdyby to powiedzieć przez zawór ten idzie nam tutaj na powrót. Nie wiem, będę to musiał jeszcze wymierzyć, ustawić dosyć dobrze, tak żeby tutaj nie przekroczyć tych ciśnień. Tutaj widzę ma 150 bar.
No i zobaczcie, jaka akcja. Wkręcam tam kruciec. Wkręciłem kruciec do pompy. Wkręcam węża, a tu nagle ząg. Ułamało się to wszystko. I tak mówię, co jest grane? Przecież to niemożliwe, żeby tak majster ogrodnik przyspawał kiepsko. Żeby to się urwało przy wkręcaniu. No i co? Wyszło na to, że tutaj został jeszcze w tym przyłączu pierścień zacinający z rurki. No i wyłamałem po prostu ten element. Nie przyglądałem się dobrze. Myślałem, że to jest jakaś tam już całość tego. A tu ząg. Jeszcze był pierścień. Także co? Czyszczę to jeszcze raz. Spawam to już. Nie szlifuję tego, tylko po prostu to spawamy teraz. Mniej więcej w tej pozycji. I już powinno być ok. Dobra, moi drodzy, tak to sobie zmodyfikowałem. W ten sposób to już zostanie. Hello! Kolejne wejście. I tak, ogrodnik nakupił wężów. Także zaraz tutaj będziemy ogarniali tą dzicz. Będziemy ją montować do kombajnu. Generalnie powinienem mieć już wszystko pokompletowane, ogarnięte. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze mi tylko brakuje, bo mi przysłali złą tą końcówkę. Brakuje mi jeszcze, wiecie czego? Takiego przyłącza diagnostycznego, żeby miał pogląd, co się dzieje w tym drugim układzie. Bo w tym chyba powinienem mieć też ten przyłącz diagnostyczny. Tak, jest tutaj. Także zrobimy sobie jeszcze taki sam do tego drugiego układu, żeby to jakoś tam w miarę po bożemu można było ustawić. No i w zasadzie mam już wszystko przygotowane. Tutaj tylko trzeba wspawać, przemianować układ calowy na metryczny. Tutaj sobie wspawamy jakąś złączkę, o tu jest nawet, na 22,5. Zasilanie i powrót. Nie, powrót będzie już olejem, zwykłym wężem, także tylko zasilanie tutaj sobie wspawamy w tą rurkę i wkręcimy ją do tego silnika tam, do napędu tego wariata. Tutaj sobie zrobiłem wczoraj takie przejścióweczki z węża bizonowskiego do chłodnicy oleju na tą wersję taką, wiecie, bizonowską starego typu, żeby wykorzystać te węże stare. No i tyle, także siemanko, moi drodzy, pokażę wam, co mi się wczoraj udało zdziałać, żebyście nie pomyśleli, że to tak cyk fuch, 2 godziny i gotowe. Ja wiem, tak z pół dnia wczoraj się wymęczyłem, no i w miarę się to udało prawie, że wszystko podłączać. Tu był problem z tym przyłączem pomiarowym. Kupiłem sobie w sklepie nakrętkę 16 razy 1,5, no i udało się ją tutaj po delikatnej modyfikacji, że tak powiem, wkręcić na jedną i na drugą stronę. Tu są podkładki metalowo-gumowe, także wyszło całkiem spoko. No i tak, może wam objaśnię, o co tutaj chodzi. Tak, tutaj ciśnienie dochodzi tym wężem z pompy bezpośrednio. Tu jest ten przyłącz pomiarowy, żeby ewentualnie tu coś skorygować czy ustawić, bo sądzę, że tu będą problemy z tym. No i wchodzi nam do tego zaworu. Tym zaworem sobie sterujemy po prostu, czy ma olej iść na to wyjście na silnik, czy ma sobie wrócić na powrót. I o, cała filozofia. Tu już wam chyba mówiłem, że zamierzam tutaj jakiś linkę i przy tym, przy czym, przy fotelu zrobić po prostu sobie taką dźwignię do sterowania tym. No, także tu jest prosta sprawa. Tutaj mamy zasilanie na silnik tym wężem. Tutaj mamy powrót tym wężem. Wszystko już w miarę ogarnięte. Wszystko już w miarę ogarnięte. Powrót sobie zrobiłem takim grubszym. Natomiast zasilanie jest 18,5 razy M18 razy 1,5. Także tak to tutaj wychodzi. Moment, bo żona dzwoni. Dobra, już opierdol od żony zebrany, także wracamy. Za czym skończyliśmy? Zasilanie, powrót. Powrót idzie od razu tutaj tym wężem bezpośrednio do układu.
I jeszcze tutaj ewentualnie z tego, że tak powiem, zaworu też idzie do powrotu. I tutaj jeszcze majster, ojciec Mateusz mi kazał zrobić takie, że tak powiem, obieg, jeszcze powrót dodatkowy do tego gniazda. Po to, żeby w momencie jak odczepiamy header, to sobie po prostu to gniazdo, ten przewód zasilający tutaj wkręcamy i łączymy go z powrotem. Żeby w razie jak sobie zasterujemy tym zaworem, wiecie, na otwarcie, no to nam olej, że tak powiem, pójdzie z powrotem na powrót, a nie zrobi tutaj krzywdy temu układowi. Chociaż wydaje mi się, że, znaczy ja tam się, wiecie, nie znam, ale wydaje mi się, że wtedy powinien zadziałać ten zawór i w momencie maksymalnego ciśnienia on i tak powinien ten olej puścić na przelew, chyba że majstry w PGR-ach po prostu, żeby zwiększyć sobie teoretycznie, bo to ciśnienie nie nam nie zwiększa prędkości, żeby tutaj podrasować kombajny, no to zwiększali to ciśnienie i po prostu przekraczało to możliwości wężów, nie? I dlatego to pękało. Aczkolwiek myślę, że jak to ustawimy na te 150 barów, tak jak tutaj jest wybite, to myślę, że nawet w przypadku zamknięcia, otwarcia tego zaworu, że tak powiem, w momencie odłączenia headera, no to powinno nam to i tak zadziałać, ten zawór, że nam puści ten olej tak na przelew. Chociaż też i dobrze, bo wtedy niepotrzebnie nie będziemy dusić, że tak powiem, tej pompy, tylko nam to wszystko pójdzie na przelew, nie? No, także w zasadzie prosta sprawa, no tylko dwa węże nam idą, że tak powiem, tutaj do przodu. No i tutaj w zasadzie gdybyśmy nie mieli, gdyby majster nie wymyślił tego zasilania jeszcze tamtego silnika, no to w zasadzie ten powrót z tego zaworu musiałby iść do zbiornika i ot cała filozofia by była. A ja sobie jeszcze stwierdziłem tak, żeby ten olej trochę wykorzystać, to ten wąż idzie tutaj na trójnik. Tutaj tym trójnikiem, jedna strona trójnika idzie tam do silnika, a druga idzie tutaj do zaworu tego przelewowego. I on ma zakres ciśnienia 10 do 50 bar. 50 bar. Myślę, że to wystarczy spokojnie, żeby obsłużyć, znaczy się ten zakres wystarczy, żeby obsłużyć tamten silnik. I tyle, ile trzeba oleju, to puścimy po prostu tam na ten silnik, a reszta tego oleju nam pójdzie na przelew poprzez ten zawór. Ten zawór nam pójdzie ten olej na przelew przez filtr i tutaj będzie od razu do powrotu zbiornika. No, tutaj sobie jeszcze tak pociągnąłem sobie tą linię rurką stalową. To jest zwykła stalowa czy czwartowa rurka, także tam wystarczy tylko połączyć to z tym króćcem od przelewu. Następnie tak, tutaj jeszcze trochę kombinacji, no bo można by było tu wężem zakręcić, iść do góry, ale nie chcę generalnie tutaj sobie robić, że tak powiem, z tymi wężami kłopotu, żeby mi tutaj wchodziły, bo tutaj będzie ten hydrostat, także nie chcę sobie tutaj zabierać miejsca. I co, no tak myślałem, były dwie opcje, zastosować takie kolano, to jest ostrówka, takie kolano, później takiego węża hydraulicznego, tym to puścić do góry, no, ale to trochę moim zdaniem przerost by był formy nad treścią, bo tutaj wiecie, ciśnienie generalnie nie ma jakiegoś dużego. I co myślałem? Myślałem już pozostawić ten oryginalny króciec, tutaj sobie spawać, kupić sobie w sklepie dwa kolana hamburskie, spawać do kupy, tak żeby to, wiecie, wywinąć, zrobić taką podkowę. No i tutaj już kawałek węża i tutaj dalej chyba też stalową rurą podjechać do góry i połączyć się z tym, że tak powiem, przelewem oryginalnym. Jego też by można tu było wyprostować i pociągnąć raz tutaj, ale szczerze powiedziawszy nie chce mi się wydzierać go z tego bagna, bo to kupa zabawy, a generalnie a nie chce mi się tego robić, no i tyle. Powroty są już, że tak powiem, znaczy powroty, zasilania pomp są podłączone już tak jak mają być. No tak trochę wyszło taki galimatias, ale myślę, że powinno być w porządku. I co tam jeszcze? Dobra, pójdziemy jeszcze na tamtą stronę, to wam na szybkości pokażę,
jak to wyszło z tym tutaj silnikiem, bo to w zasadzie też jest na gotowo połączone. No zobaczymy, aż jestem ciekaw, jak to nam tutaj, że tak powiem, się spisze. No i tak jak wam mówiłem, tutaj przelew z silnika idzie od razu do powrotu. Tu mamy zasilanie, to co wam pokazywałem tam, czyli po wykonaniu pracy przez silnik tutaj olej pójdzie za pomocą tego węża na chłodnicę oleju, no i po schłodzeniu wróci do zbiornika. No może być tego oleju, że tak powiem, tutaj niedużo, nie? Stosunkowo. No nie wiem, tak zobaczymy, jak to wyjdzie. No, generalnie myślę, że nie wiem, no zobaczymy. Myślę, że będzie ok, aczkolwiek wiecie. Te chłodnice oleju też są już, że tak powiem, podłączone. Docelowo tam się udało to wszystko połączyć, czyli na tych oryginalnych wężach z rekorda plus węże z superka, no i wyszło tak, że to w miarę się coś tutaj odgina, nie? Przyzwoicie. Jeszcze tam parę centymetrów można było ugrać, ale jeszcze pokombinuję sobie z tym czujnikiem, z czujnikiem temperatury oleju silnikowego, żeby go jakoś tam jeszcze zabudować i wtedy myślę, że jeszcze tam dodatkowe parę tam centymetrów byśmy na tych wężach wyciągnęli, tak żeby się już do samego dołu te chłodnice opuszczały. Aczkolwiek teraz nieźle. Te wszystkie węże wchodzą tutaj. Wyciąłem sobie taką jamę. Dobra, prawie że gotowe. Troszeczkę tutaj powalczyłem. Spaghetti się ładnie zrobiło. Zalałem już troszeczkę oleju. Nawet mi się przelewem tutaj wylało. Myślałem, że jeszcze nie dojdzie, ale się przelało. I co? No, tutaj tą rureczkę sobie tak wygiąłem. Także tutaj tylko trzeba będzie wężyka. Tylko jeszcze sobie muszę kupić tych opasek takich, tych lepsiejszych. Tak jak ta na przykład. Bo one dosyć dobrze ściskają, bo te, no to tak. Tak wiecie, trzymają, bo trzymają, ale to bez rewelacji. I co, założę sobie tam węże na wyloty wszystkie, czyli na ten gruby, na tamten i tu jest trzeci wylot. I tak z pierwszego ten układ przepukam, żeby wiecie, tam od razu te, no bo to zawsze te rurki niby to czyszczone były w środku, znaczy czyszczone, przepukane, nie? Ale to zawsze coś tam jeszcze tego brudu się może, że tak powiem, oderwać. Tak więc lepiej niech ten pierwszy, że tak powiem, szczał pójdzie gdzieś tam do zbiornika. A dopiero później sobie założymy te węże i już go uruchomimy tak jak ma być. Aha, to chyba nie widzieliście, tak wyszło. O, w miarę ok, tak jak mówiłem, kupiłem sobie te kolana hamburskie. Tu jest dana jeszcze ta końcówka odcięta stąd, także będzie to trzymało fest. No a rurki jak robię, no to wszystkie, że tak powiem, robię takie faski dwie. I na to pójdzie opaska, także nie ma szans, żeby to wyrwało, zwłaszcza, że na prostym odcinku. No, tak to jest w miarę fajnie tutaj wygięte. No, jak umiał, tak zrobił, nie? Tak, żeby to było już w miarę ogarnięte. Co tam jeszcze? Te węże tutaj jeszcze trzeba będzie poupinać. I powinno być gotowe. Filtry są założone. Posprzątać, ale to później, bo teraz tutaj grzeje dosłownie jak diabli, także bierzemy się za header. Będzie robota w cieniu. No, wyjechałem sobie nim i co? Tak sobie myślę, powiem wam, zachciało się chłopu przeróbek. Trzeba zdjąć to, na to wygląda, że trzeba odjechać tym całym kołem, tym motowidłem, trzeba go zdjąć. No, to nie jest jakiś ten problem jeszcze, bo tutaj tylko odkładamy, że tak powiem, ten element. I to nam się powinno wysunąć. Następnie co? Odkręcić to wszystko, żeby to zdjąć. Jakby to zeszło. No nie wiem, dobra, wymacam to. Chyba tutaj trzeba to odkręcić. I to nam wtedy zejdzie. Albo tu jest może łączone, że tak powiem, na osi. Co myślicie, jak to by było zrobione? Nie wiem.
Zobaczę zaraz. No, wyrozkręcać to i dostać się do tej flanszy, to tutaj, w tym miejscu, żeby to zmienić. Także odpyty roboty. No dobra, no ale jak już się powiedziało A, no to trzeba to dokończyć i tyle. Także zmieniamy to. Dobra, powiem wam, że ściągnięcie tego motowidła to jest jakieś 10 minut roboty, łącznie z wypiciem piwa. Te dwie śruby tylko odkręcamy, jedną i drugą po drugiej stronie, te łączniki, no i nam schodzi to praktycznie z tej prowadnicy. No, dobra. Także co, działamy, o, zobaczcie. Jakie lęgowisko, wylęk świeży. No dobra, zdjęte. Tak to tutaj w środku wygląda, tu jest tylko wspawana taka jakby... No taka flansza, czyli taki kawałek krążka grubościennego, żeby się chyba tutaj to podpierało, nie? No i co? Teoria padła, bo to się tutaj nie zmieści. Także trzeba to wszystko ściągać i tak, że tak powiem, w tą stronę. No w sumie logiczne, no bo i tak tego byśmy tutaj nie zdjęli, nie? No, także kopiemy dalej, wybijamy tego klina i dobieramy się. No mam nadzieję, że to koło mi jakoś będzie chciało współpracować. Dobra, działa. No dobra, dobrze szło. Tu musiało się oczywiście coś wychrzanić. Próbowałem tego klina wybić, no i się łamał. Nie da rady go generalnie, znaczy nie da rady, co? Nie da rady. Ciężko go wyjąć, chociaż tak się zasadziłem na niego. Fest, takim wybijakiem. Bezwładnościowym. No i się tylko ułamała końcóweczka. Dobra, podetnę jeszcze tutaj go troszeczkę dalej i spróbujemy go jeszcze jakoś tutaj wyszarpać. No dobra, moi drodzy, zbiłem to koło. W końcu klina rozwierciłem. No jakoś to zeszło tak po wielkimi oporami. Tylko co, no dalej lipa, słuchajcie, bo nie przemyślałem sobie sprawy. A przecież ja tych całych bebechów nie przełożę z tym hydromotorem, nie? Też to tak jest właśnie, jak się nie pomyśli przed robotą. Niepotrzebnie to skręcałem w sumie. Wszystko na gotowo. I tak to trzeba będzie jeszcze raz teraz rozebrać. No dobra, no trudno. Trudno, założę sobie to teraz, żeby mi było to wygodniej robić po prostu na to motowidło. I sobie to będziemy działać już na przykręconej tej osi, nie? Dobra, także jeszcze odpyty roboty. No dobra, udało się rozebrać bez
bez szkód. Całe szczęście, że tego olejem nie zalewałem, bo bym się naprawdę, bo bym się tutaj zdenerwował, jakby to było zalane olejem i bym to musiał myć jeszcze raz, także chociaż tyle. Dobra, także co, robimy tą transplantację teraz, przeszczepiamy te organy, może to koło sobie najpierw zamontujemy, tą gwiazdę, no i później resztę. Także działamy. Dobra, już prawie noc, komary tną mnie wściekłe, także jak nie upał, to komary. Takie uroki wsi, ale co, udało się to złożyć, także najgorsza robota wydaje mi się, że jest już za mną. Nie wymieniałem tych tulejek, bo jakoś no nie wyglądały mi one na jakieś tam zużyte bardzo, także zostały stare i tyle. Dobra, zakładam co, teraz tą osłonę, nie, wróć, to teraz idzie i dopiero ten kadłub. Dobra, także działam jeszcze z tym, bo do jutra sobie zapomnę, jak to szło i będzie znowu w topa. Dobra, header. Motowidło założone, zabezpieczone z tamtej strony, tak żeby już nie wypadnie. I tyle na dzisiaj, bo już mam dosyć tego całego złomu. Jutro sobie to skręcimy i myślę, że już jakieś testy jutro będą. Bo już od 3 dni mają być jutro. Dobra, sprzątam te graty i da słupa. Dobra, kolejny dzień. I co, trochę u nas popadało, przed chwilą była burza, taka zapowiadała się dosyć fest, że tak powiem, burza. Ale nawet, że tak spokojnie przeszło, tylko popadało na chwilę. No i co, jednak powiem wam, stwierdziłem, że sobie zrobię od razu ten czujnik temperatury oleju, bo później to już tego nie zrobię. No jak widzicie, rzeczy niemożliwe u ogrodnika od ręki. Gdzie byście znaleźli czujnik, gniazdo czujnika temperatury oleju na linii M27 razy 2. A tutaj cyk fuch, dwie stare złączki, jeden wąż, jedynie śrubę musiałem kupić, znaczy nakrętkę pasującą na tutaj ten gwint, to jest chyba M14 razy 1,5, chyba tak, już nie pamiętam, no i elegancko się tutaj wkręca, także przepływu nie ogranicza, powinno być dobrze. Teraz go montujemy tam na tej linii, chyba na gorącej stronie, nie? Czyli tam, gdzie wychodzi z silnika ten olej, i powinno być ok, już będzie na tip top, bo mówię tak, odpalę go, to znowu tam się wszystko zaleje tym olejem, teraz są linie suche, także jest ok, dobra. I co, jedno się udało zrobić, to zaraz następne problemy wynikły. Natury rzeczy martwych. Co się stało? Tutaj wszędzie jest uszczelnione, elegancko się nic nie leje. Natomiast co, tutaj zobaczcie, widzicie jakie tu jest mokre? Co się stało? To się nie leje z góry, moi drodzy, tylko... No dobra, ty idź sobie tutaj. Zobaczcie, nie zauważyłem tego, a ten zbiornik jest pęknięty tutaj w miejscu mocowania tego spornika do filtru. On jest tutaj nadpęknięty. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to delikatnie się olej cieknie. To już było od dłuższego czasu, tylko ja winę zwalałem na ten filtr właśnie całą, dlatego też on poszedł tutaj na dół, żeby go tak przypilnować, bo mówię, no nie wiem, może go tam gdzieś źle dokręciłem czy coś, czy z tych węży, no już mi, powiem wam, coś trafiało, że mi się to tam ciągle ten olej kapał. No ale jednak wychodzi, że to nie jest filtr winny, tylko po prostu jest pęknięty ten wspornik, nie? No nic, na razie nic z tym nie będę robił. Odpalimy sobie to, przetestujemy ten układ i dopiero jak będzie wszystko w porządku, sobie spuścimy olej i spróbuję tam to wspawać po prostu tak bez zdejmowania. Wspawać albo jak nie, to sobie kupię tam taką, jak to się tam nazywa, poksylinę czy coś tam, i się to oblepi i też będzie. No tam jest tylko, że ze zbiornika, nie? Także tam nie ma żadnego ciśnienia.
Tak, udało mi się przed burzą jeszcze zmontować ten, że tak powiem, tą całą obudowę, także jest złożona na szczelnie. Nie zalewam jeszcze olejem, bo a nuż jakieś problemy wyjdą. Także jest tak tylko, że tak powiem, no skręcona na szczelnie, nie zalano olejem. No i kręci się, powiem wam. Kręci się, jeszcze węży nie podłączałem. Zaraz się tym zajmiemy, tylko mówię, chciałem to najpierw, że tak powiem, odpalić i dopiero później się zajmiemy pobocznymi sprawami. Także co? Montuję ten czujnik. No i w zasadzie można by było rekordę przepalić. Zalałem go wodą. Tak, wodą, bo płynem jakbym zalał, to by zaraz tam pociekło. Także sprawdzimy sobie na wodzie, czy tam jest wszystko szczelne i dopiero ewentualnie zalejemy go płynem. No tak, patrzę, tutaj jest wszystko poogarniane. No jedynie te przelewy, no to tak jak mówiłem tam wcześniej, pójdzie troszeczkę oleju, żeby się to przepłukało i dopiero sobie to założymy. Dobra, działa. Dobra, słuchajcie, zacząłem go odpowietrzeć. I co? Gruszka powiedziała, że ma już dosyć tej całej operacji. I takie coś nam zrobiła, także tak to wygląda. Na szczęście majster ma jeszcze jedną w zapasie. To ją założymy. Pewnie też nie wytrzyma za długo. Pewnie. Chociaż ta była, ja wiem, z 5 lat. Chyba wytrzymała. No, ale widocznie już. No, nawet tutaj też widać, że to jest. Zobaczcie, jak spękane. Także guma podłej jakości. No i takie są skutki. No, ale bardzo ułatwia pracę. Odpowietrzenie. Ta taka pompeczka, bo wstępnie już sobie tą pompę, że tak powiem, wtryskową zalewamy, nie? Dobra, montuję to i go tak na sekundę odpalimy, bo co, też zdjąłem sobie ten wąż powrotny z chłodnicy oleju, też żeby ją tam wstępnie, żeby się ona zalała i żeby to przepłukać, żeby to nie poszło od razu do silnika, nie? Dobra. Działa. Dobra, reksie odpowietrzony, także powinien zagadać. Dosłownie go na sekundę odpalę, a wy co, patrzcie tutaj, czy się to będzie kręciło, czy nie. Tylko patrzcie uważnie. Dobra, chyba się nie kręciło, bo tam widziałem, że na zegarze żadnego ciśnienia jeszcze nie było. No, ale chcę sobie ten zobaczyć ten olej. Czy to już by się lało, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Widzę, że się jeszcze nie lało, także jeszcze na sekundkę odpalimy. No jak tam, kręciło się? Chyba jeszcze nie. Bo tak, widzę, że ten główny układ się odpowietrzył, natomiast ten jeszcze tutaj nic nie naleciało. Także jeszcze się to nie odpowietrzyło. Dobra, tutaj zakręciłem już tego węża do chłodnicy oleju. Tutaj zobaczcie, no ile tam chodziło. 20 sekund i z 5 litrów oleju już się nalało. Dobra, także zakręcam już tego węża tam na gotowo. No i jeszcze uruchomimy, żeby ten układ odpowietrzyć. Dobra, moi drodzy, baczajcie odpalenie. Tam te wszystkie węże pozakręcałem. Jedynie mi zostało zakręcić te powroty z tego nowego układu. Zobaczymy, czy tam się już przelało. Tutaj też był wyciek. Okazało się tak, 5 razy majster sprawdzał, a tego węża nie dokręcił. No i się trochę tutaj ulało reksortowi. Tutaj nawet, że się nigdzie nie leje, na szczęście, na razie. Widziałem, siatka się kręci, nawet przy takim znikomym ciśnieniu, tam chyba jest 10 barów na zegarze. To się kręciło.
Także powiem wam, że fajnie, cieszy mnie to. I co tutaj? No dalej, kurczę, to się jeszcze jakby nie przelało. No pewnie do chłodnicy idzie oleju teraz, nie? Także jeszcze sekunda, damy tutaj, odpalimy raz na kilka sekund i zobaczymy. No i dobra, zobaczymy teraz. No coś się chyba już leje, także uznajemy, że przeleciało. Jeszcze zobaczę, z którego węża się to leje, że tak powiem. Ten, dobra, coś się tutaj lało. A ten jeszcze suchy, czyli który? I z przelewu się jeszcze nie lało, a już przez chłodnicę widać, że trochę przeszło. Spoko. Także tego zakręcamy, jeszcze chwilę odpalimy i tego sprawdzimy. Dobra, moi drodzy, koniec zabawy na dzisiaj, bo już zauważyłem, że za mało trochę oleju silnikowego, trochę tam już łapał powietrza. Nie chcę dolewać nowego do tego starego, także spuścimy sobie ten stary cały i zmienimy filtry, zalejemy świeżym olejem i wtedy dopiero zaczniemy zabawę na nowo. Ale co? No dalej nie idzie tym przelewem. W sumie może i dobrze, że wszystko idzie na ten. Tutaj ciśnienia generalnie nie ma, tu jest zerowe ciśnienie. No wiecie, no zależy jak tam na pełnych obrotach to się będzie zachowywało. Może wtedy coś tam będzie szło, no ale w zasadzie jakby za duże obroty, nawet przy tym zerowym ciśnieniu, że tak powiem, to można zawsze tutaj wstawić jakiś dławik, nie? Żeby troszeczkę przydławić to ten przepływ, no i wtedy byśmy tu większość, że tak powiem, oleju by szła tędy, nie? Tak, żeby zrobić jakieś tam przynajmniej te 10 barów i wtedy by ten olej szedł tutaj tym przelewem. Aczkolwiek jak nie będzie tutaj szedł, no to też tragedii, tak jak mówię, tragedii nie ma, bo będzie wtedy cały szła na silnik i chłodnicę. Dobra, niech sobie to ścieka dzisiaj. Ja się zajmuję innymi obowiązkami ogrodniczymi. A co, z wami się chyba żegnam. Miał być test tutaj na tych hydromotorze, jak to się kręci. No ale generalnie tak, no przepływ jest, także jak hydromotor będzie sprawny, no to się to będzie kręciło. Ciśnienie, jakie tutaj zauważyłem, to ja wiem, jakieś 10, no nie, no tak tutaj, czyli jakieś 25 barów, tak mi się udało wychwycić takie ciśnienie na tych obrotach, co tam. Lód? To dawaj loda. Zobaczcie, jakie mam loda eleganckiego. Jaki to jest smak? Truskawkowy, aha. No. Także tego. Tyle by było chyba na razie, co? Dobra, moi drodzy. Sprawy się mają następująco. Miałem jeszcze chwilę czasu teraz na wieczór. I co? Zmieniłem sobie filtr, nalałem świeżego oleju. Podłączyłem węże pod header. I chcę sobie po prostu sprawdzić, czy to się będzie kręciło. Żeby schować ten header, bo tak stoi teraz mokrze, niepotrzebnie.
Wiem, że deszcz jest dla niektórych drażliwym tematem. Aczkolwiek u nas powiem wam, że no w porównaniu do innych to naprawdę nie mamy na co narzekać. Te opady są dosyć przyzwoite w tym roku. Dobra, ale mniejsza o to. Także co, odpalamy rekorda i zobaczymy, jak to się będzie kręciło. Nie mam z kabiny sterowania na razie, także tutaj będziemy musieli coś tam podwajchować. No ale nic, na razie zapalimy. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Dobra, słuchajcie, trochę wtopa. Czy wtopa? A, dobra, się będzie dar teraz. Dobra, odpalę i wam zaraz powiem, o co chodzi, bo... Dobra, coś takiego się dzieje. Czyli tak jakby robi pół obrotu, moim zdaniem w dobrą stronę, i się zatrzymuje. Ciśnienie idzie w górę od razu, tak pod 200 barów, także od razu zgasiłem, żeby tych węży nie rozsadziło. No i nie wiem za bardzo, o co chodzi, powiem szczerze, nie wiem, o co to mu chodzi. Tym, jak gdyby to powiedzieć, nie ma znaczenia, czy tu kręcimy tym, czy nie. Ogólnie dalej się dzieje to samo, bez znaczenia, jak to jest ustawione. Dzwoniłem przed chwilą do Mateusza, żeby mi zobaczył, jak on ma to podpięte. Może źle dałem po prostu węże, podpiąłem, ale wygląda na to, że jest tak samo, że jest to dobrze zrobione. Tak samo jak jest u niego, czyli tu jest powrót, zasilanie i F na header. No i nie wiem, o co to chodzi. Tutaj się wszystko obraca luźno. Także problemu, że tak powiem, z tą przekładnią bym się nie doszukiwał. To się powinno kręcić. Tylko coś musi być tutaj z hydrauliką skopane. No nie wiem. Odpalę go teraz i zobaczymy. No dobra, i mamy tak. Kombaj mamy odpalony. Tutaj co? Mamy teraz ciśnienie takie, no, znikome, można by powiedzieć. Tam jest ile? Z 20 bar, z 10 bar. Spróbujemy pomajstrować tym zaworem teraz. Co o tym myślicie? Tak średnio, bo powinienem przy zamkniętym też podbić trochę ciśnienie, nie? Się to kręci. Nawet dosyć fajnie. Tutaj widzę, się coś poci na tym moim wolnym spływie. Tu jest w porządku. Ma to dosyć siły.
No i co? Ktoś mi powie, o co chodzi? Dobra, moi drodzy, sytuacja wygląda tak. Zmieniłem te dwa węże, zamieniłem je po prostu czym? No, stronami, nie? I trochę zgłupiałem, bo zobaczcie. Tu mamy regulację. Wszystko działa jak należy. Motowidło się fajnie kręci. Regulacja działa. Sygnał się zatrzymuje. Tutaj ciśnienie, że tak powiem, nam nie rośnie. Wszystko tutaj fajnie przebiega. Z jednym małym wyjątkiem. Header się kręci w przeciwnym kierunku. We właściwą stronę nie chciał pracować. Natomiast po zamianie węży kręci się w odwrotnym kierunku, ale pracuje, tak jak gdyby to powiedzieć, przepływ jest, można by powiedzieć, prawidłowy. Kółko się też kręci. No i powiem wam szczerze, troszeczkę zgłupiałem, no bo nie wiem, o co chodzi. Tak jakby on miał gdzieś zawór zwrotny na którymś wężu, ale co, no tu nigdzie nie ma. Przy silniku raczej tutaj zaworu też żadnego nie ma. Zresztą ja tego nie rozbierałem. Inaczej się tego, jak gdyby to powiedzieć, założyć nie da. Że tak powiem, odwrotnie, nie? No bo gdybyśmy nawet ten silnik dali odwrotnie, no to by to nic nie zmieniło, nie? Bo on to nic nie wnosi. No musiałaby ta przekładnia być do góry nogami, czyli od dołu, no ale to no nie, no tak musi być zamontowana. No i co? Macie jakiś pomysł? Może tu jest jakiś zawór zwrotny, ale wydaje mi się, że to są zwykłe krójce. No nic. Odkręcę jeszcze tutaj i sobie to zobaczę, bo nie wiem, powiem wam szczerze. Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że tam w tym silniku jest jakiś zawór zwrotny. Bo po odwróceniu wężów na samym silniku już chodzi w dobrą stronę i tutaj ciśnienie też nie wariuje. Dlatego po prostu musiał tam być chyba jakiś zawór zwrotny po prostu na silniku. Musi być, bo innej możliwości no nie widzę. Teraz już się kręci w dobrą stronę. Regulacja działa, tu ciśnienie nie rośnie. I co? No tutaj też nam się to ładnie kręci. Także wszystko generalnie na jednym obiegu ogarnięte. Spoko. Mamy ile? 25 barów. Nawet nie całe. Nie no, 20 powiedzmy. I się kręci fest fajnie. Co? Tutaj no mamy dalej 0. Aha, tam sobie jeszcze zobaczymy, skąd się ten olej leje. Się kręci. Tak jakby z tego spawu mojego wygląda na to, że się leje. Co,
łączy. Tam jest wszędzie sucho, dobra, ale to nie problem. Tu akurat się może lać. O, zobaczcie. O nie, bo mnie coś trafi normalnie. No wąż. O rany. No i będziesz tu zdrowy, no będziesz zdrowy. Dobra, moi drodzy, także co, jeden problem rozwiązany. No to oczywiście się pojawił kolejny. No nic, trzeba będzie tego węża kupić nowego, zmienić go i powinno już wtedy to wszystko chodzić. No dobra, także co, przynajmniej wytestowane maszyna. Ja sobie co, spuszczam sobie ten olej hydrauliczny teraz, żeby on sobie przez weekend tutaj ściekł i usuwam te przecieki na tym pęknięciu. Nie wiem, albo to zespawam, albo tak jak mówiłem, zakleję, zobaczymy. No i by była hydraulika już ogarnięta. No. Tutaj się w zasadzie przedtem patrzyłem, nic nie lało, tylko mi tam wąż spadł. Luźny był i zaś upaprane wszystko. Dobra, ja się z wami żegnam. Jutro sobie to ogarnę, ten generalnie ten burdelik mój. I tyle. Także do następnego. Cześć, na razie. Dobra, słuchajcie, jeszcze sobie chciałem wytestować, jak się sprawa ma po odpięciu headera. No i zobaczcie, ciśnienie trochę idzie w górę, bo mamy 50 bar. Także tak trochę średnio mi się to wydaje. Moment, a sobie tak założymy teraz końcówkę zasilania do tego wolnego spływu i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Zakręcamy. Dobra, mamy końcówkę zasilania do wolnego spływu i w zasadzie nic się nie stało. Ciśnienie dalej jest 50 bar na układzie zasilania. Tutaj mamy 0. A dobra, spróbujemy tym ruszyć. O. Niedobrze, idzie w górę. Dobra, tak jakby się na stówce zatrzymało, ale... No nie wiem, o co to chodzi, powiem wam szczerze. Dlaczego to idzie w górę, jak tutaj mamy generalnie zasilanie na wolny spływ. A ciśnienie na tym zaworze idzie do góry. Szczerze nie wiem, o co to chodzi. Dobra, nic, na razie. Na razie jest jak jest. Moim zdaniem przyzwoicie trzeba będzie jeszcze dograć tą sprawę z tym ciśnieniem, nie? Żeby tutaj się to ciśnienie generalnie nie pojawiało. Może zamiast zasilania po prostu, ale wolny spływ, no to i tak on jest do przelewu, nie? Także no nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra, bo to nie było zakręcone. Może i o to chodziło, że tutaj... Dobra, czekaj, spróbujemy teraz. Bo to widzę, nie było dokręcone pewnie. I ten tego. Hopla. No, dobra, teraz 0. Okej, czyli to nie było dokręcone i jak gdyby to powiedzieć, nie było tego przepływu. No teraz się tutaj nic nie dzieje, bo widać, że przełącza ten zawór, ale ciśnienie wzrasta. Dobra, spoko. Także trzeba będzie po prostu dokręcać lepiej tą szybko złączkę, bo jak tu było ciśnienie, to pewnie nie mogłem, że tak powiem,
go połączyć. Spoko, dobra. Problem się rozwiązał. Także co, gasimy rekorder, żeby ten olej tam nie leciał. A z wami się żegnam, także do następnego, hej, na razie.